Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Zapraszam was na kolejny odcinek. Ostatnio pokonaliśmy sobie małpkę. Dlaczego mówię do niego małpka, ten taki czarny facet? Bo kojarzy mi się z bajką Aladdin. Tam była taka małpka, która miała na głowie czapkę bardzo podobną do tego poprzedniego gościa. No, tą jego czapką. O, okej, kupujemy to. Pięknie. Są jakieś nowe części, bodykity do Caymana? Tego mam, ale to jest zajebiste. Fajnie wygląda, to jest najlepiej wyglądający tuning w tej grze chyba. Wow, a ten jest jeszcze szerszy. Co on daje nam z tyłu? To pewnie jakaś kupa jest. Chociaż nie wygląda tak źle. Czy szkoda mi kasy na bodykit? Ten, który mam, jest za... Nie, on jest nowy. Niby nowy i jest fajny. Mało zmian, ale fajny jest. Wypieprzę tylko ten wlot powietrza na górze, na dachu. O, damy zwykły i zajebiście. Maska, jaką tu mamy? Myślę, że... To są... Czemu mi znikają ten... Aha, już jest. O, to wygląda nawet fajnie, ale zostawimy standardowo, wygląda bardziej groźnie. Felgi są spoko, spoiler zostawiamy. Wow, jeszcze dostanę trochę kasy chyba. Okej. Świetnie, mam jakieś tam części unikalne, ale je sobie zostawię na później. Zobaczycie, co z nimi zrobię. Wizualnie nie ma co tu zmieniać, jest najlepszy samochód. Dobra, mam tutaj ulepszone coś nowego. Skrzynie biegów, zgadza się, macie rację. Tym razem, well, tym razem mam do pokonania, kurde. O. Mamy do pokonania babkę. Javels. Jak się czyta ten nick? Nie wiem, to i tak po tym odcinku będzie już nieważne. Dobra, wyścigi. Co to miała ciekawego? Miała to ciekawe, że nie ma żadnego draga, więc będzie trochę długo. Zacznijmy sobie od Speed Trap. Pięknie. Mój piękny Cayman. Ojej. Aha, w poprzednim odcinku też wygrałem sobie... Lancera od małpki i jeszcze nim nie jeździłem. Jest on szybszy niż ten, którego posiadam w garażu i kupiłem sobie wcześniej. Ej, spadaj z dziadu! Oż ty! Supra mnie wyprzedziła. Tak, Suprą jeszcze nie jeździłem. Chciałem przetestować ten samochód mimo wszystko. Był do wygrania, ale niestety go nie trafiłem. O! Zapomniałem, że to Speed Trap. Cholera, jasna. Ale... wow. Wow. Ale poszło mi całkiem nieźle. Jestem drugi. Ja tu sobie nitruję, kurczę, byle gdzie. A tu się okazuje, że to Speed Trap. Zapomniałem o tym, zagadałem się. Chodź, Supra. Ależ pięknie lata ten Cayman. To jest coś niesamowitego. Drugi. No fajnie. Szkoda, że tym skrótem nie można polecieć, ale tu trzeba mieć dobrą plen... O nie, tu będzie ten zakręt. Ja jak sobie z tym poradzę? O Boże! Nitro! Jest, super. Okej. No, jak to oni pierwsi są? Kto jest pierwszy? Speed Freak, czemu nie masz nika nad dachem? Bym cię rozwalił. Muszę wiedzieć, kogo atakować. Wow, ale po tym wyskoku spowolnie. Ej, czy to... God damn it, spadaj. Jestem pierwszy, ha ha. Mogą mi naskoczyć. Znaczy, tylko dziewczyny. Kończymy ten wyścig. Oczywiście, ej. Joki, zobaczcie mi. Ale zajebiste, robię screena. Okej. Zrobił się screen chyba, nie wiem, może tak, może nie. Co tu jest? Rowery! Ja pierdziele, zajebista gra, 10 na 10. Dobra, idziemy następny wyścig. Jak fajnie, mamy takie zajebiste zawody w tym, u tej gościu. Ej, co jest? Widzieliście to? The hell? Okej. Elis się pojawił. Carrera GT! Tu się da pojechać? Da się.
Ej, oni też znają ten skrót. Jak to możliwe? Carrera GT pojechała na około chyba, czy nie? Tak, czy nie? Nie, nie. Lotus tu został. Tak, Carrera pojechała na około. Ile tych radarów mamy tutaj? Zobaczcie na minimapkę. Ależ mi się podoba ten Elis. Znaczy, z tyłu. On jest taki malutki, jakby ktoś nie wiem, zaprojektował pewnie samochód taki fajny, długi, tego, sportowy. A potem postanowił, a utniemy go w połowie. I tak powstał Lotus Elis. Ale za to dobrze skręca. Czy podoba się Cayman bez wlotu powietrza? Na pewno poprawiła się aerodynamika. Jest bardziej opływowy. Spoilera, nie chciałem wywalać tego z tyłu, bo jest całkiem spoko. Chciałem po prostu coś tam zmienić, żeby nie było zbyt nudno. No teraz nie chciałbym nowego samochodu kupować, no bo ten Cayman naprawdę bardzo mi się podoba pod względem osiągów i wyglądu. I ciężko mi się na coś zdecydować nowego, chociaż co mi się tam podobało? A, Subaru WRX STI. To naprawdę fajny wóz i można by się w niego zaopatrzyć. Z tym, że no tak jak mówię, kurczę, Cayman miażdży. No i też marzę gdzieś tam, śni mi się po nocach ta Supra. Żeby nią pojeździć, sprawdzić jak ona śmiga, te jej światełka z tyłu, takie... No ale niestety oszczędzamy kasę na jakiegoś koksa. Później sobie może będziemy sobie patrzeć te wszystkie zajebiaszcze rzeczy. No tak się zastanawiam, co po tym Most Wanted nagrywać, w sensie jaką grę, bo tak nagrywałem najpierw Carbona, potem Most Wanted. Znaczy, najpierw Undergrounda, potem Undergrounda 2, potem Carbona, teraz Most Wanted. To może tak by pasowało, jak już nagrywam w ten sposób, to pasowałoby nagrać jeszcze tego, Undergrounda 1. Tak by akurat było do pary. Jestem pierwszy, tamten zakręt był naprawdę kiepski, ale jakoś sobie poradziliśmy. Teraz tu. Tu jest chyba spoko. Myk, pięknie. Dzisiaj miałem ciekawą akcję w ogóle z moim Maserati. Zabrakło mi paliwa, jadę sobie, wyobraźcie sobie, jedziecie sobie 120 na godzinę, a tu nagle silnik gaśnie. Zajebista sprawa. No ale akurat tak się udało zjechać, że takie pobocze było fajne, ja akurat na parking idealnie zaparkowałem gdzieś kilometr dalej, bo jeszcze jechałem tak na luzie długo, więc to było szczęście. Kupiłem sobie karnisterek w tym, na stacji benzynowej czy ropowej, dla mnie to jest stacja ropowa, i kupiłem sobie paliwko później do samochodu. A 3 Viper i RX. Widzieliście ten wlot na masce? O Boże. Ja nie wiem, te boty w ogóle nie mają gustu. Albo ja nie mam, nie, może ja się nie znam. Chociaż w sumie to ja chyba nie mam, bo wy zawsze mówicie, że i te dupy tuninguje samochód. Ale teraz nie możecie tego powiedzieć, ponieważ mam zajebistego Caymana. Jak powiecie, że jest do dupy, że brzydko wygląda, to nic w sumie. Wow, tu musimy jechać... Ej, znam ten wyścig. To jest klasówka w klasie S na NFS World, znaczy była przed tym, jak mi się komp spieprzył. Oh my gosh, pizzeria mnie zaatakowała. To wtedy była właśnie ta trasa w Worldzie. No, teraz jej już nie ma, jest inna. Nie wiem jaka właściwie. Trzeba to sprawdzić. W ogóle ja wszystkie gry muszę posprawdzać. Stęskniłem się za tym graniem całym. Tydzień nie miałem komputera, wiecie co to znaczy? Dla graczowego, giercowego ludzka. To jest masakra dla ludzka. Masakra. Idzie mi pięknie. Zostali z tyłu i jakoś nie zanosi się na to, aby mnie dogonili w tym roku. Wow. Pięknie leci ten Cayman. Zobaczcie, ciekawe czy tu osiągnie 300 km na godzinę. Zaraz wbije się szóstka bodajże. Wbija się szóstka. I dopiero szóstka na 300 km w kilometrach na godzinę. To jest Need for Speed. Tak jest tylko w Bugatti w rzeczywistości chyba. Nie wiem, nie jestem pewny. W hiper samochodach, zdaje się. Tego też nie jestem pewny.
Mamy policję na karku, świetnie. Od razu zrobimy sobie część kamieni milowych policyjnych. Tak myślę. Byłoby fajnie, no bo już bym miał część rzeczy z głowy. Które mam... O, fajnie, zobaczcie. Drugi poziom poszukiwań, to jest fantastycznie. Bo naprawdę pierwszy poziom poszukiwań dla takiego samochodu jak Cayman to jest łatwizna zgubić. Właściwie trudno ich nie zgubić. Naprawdę trzeba się postarać. Wow, jak tu się zajebiście skacze w tej grze. W Wordzie to jest masakra tutaj. Się nie da po prostu. Za każdym razem lecisz jakoś bokiem, jeszcze w niewidzialne ściany przywalasz. A tutaj, normalnie grać. Dobra, tylko i wyłącznie. A ciekawe, jakie miałem staty. Statistik. 319 km na godzinę, 222 km na godzinę prędkości średniej. Pewnie na NFS Stats byłbym już cheaterem, ale to jest Need for Speed Most Wanted i tutaj takie prędkości się osiąga, moi drodzy. Dobra, co musimy zrobić? Musimy dotykać policjantów, mieć pościg 6-minutowy, ominąć dwa razy kolczatki i mieć coś. A, notowania jakieś tam, nie wiem. A, to są nie notowania, tylko wykroczenia, o. Musimy mieć, ile tam? 4 chyba wykroczenia, czyli jeszcze muszę stuknąć jakiegoś trafika. O, jest. Jest trafik, jest już jeden kamień milowy zaliczony. Bach, ależ pięknie. Dobra, szukamy kolczatek. Już mamy trzeci poziom. O, widzicie co się robi? Widzicie co się robi? Napełnia się poziom poszukiwań na poziomie trzecim, a to znaczy, że jest poziom czwarty już odblokowany i będzie sieka totalna za chwilę, jak mi zaczną gonić. Ścigam się z nimi dopiero 4 minuty, muszę nabić 6. Wow, ile ich tam jest. Dobrze, no to szukamy Pursuit Breakera i jest tutaj po drodze, tylko muszę zjechać troszeczkę. Hops! Chodźcie za mną, chodźcie, chodźcie. Tu jest blokada drogowa, więc jak pojadę sobie tutaj, to może ich ominę, ale się tam zamotali. Ej, zobaczcie jaki sła... What the fuck? Nie! Kurde, złapali mnie! O man! Ja pierdzie... Ale cwaniak! Widzieliście to? No niesamowite! Jak mnie fajnie przyblokowało, do tyłu, do przodu! Wyścigów jeszcze nie ukończyłem wszystkich. Weźmiemy sobie chyba bramki, przejedziemy. Chociaż tu będzie trochę nudno bez tych przeciwników. A z kolei eliminacji nie lubię. Albo nie, lubię, bo tutaj jest fajny wyścig na eliminację, więc sobie pojedziemy eliminację z przeciwnikami. Będzie ciekawie. BW E46, Carrera GT i Mustang GT. Jedziemy. Wow, o dobra, nie są źli. Już się śmiałem, że zostawiłem ich w tyle. Ja się specjalnie dałem złapać tej policji, bo już tak patrzę, że zaraz sobie bym ukończył te pościgi i już by było tak. Trzeba było kończyć. Ale my nie będziemy kończyć. Będziemy grać dalej. Będziemy się bawić. Stęskniłem się za tą grą. I ogólnie za światem. Rockport, Rosewood, więc na pewno Worda też będę trochę sobie dzisiaj ciupał. Dzisiaj albo nie dzisiaj. Ale w najbliższym czasie mam wolne. Więc mam dużo czasu, jest fajnie i w ogóle. Gonię Carrera GT. Ale ona pędzi, ładnie jeździ. I właśnie tak się zastanawiam, czy Carrera GT, czy SLR, czy Ford GT. Ford GT to jest mój ulubiony w ogóle samochód. Jest piękny, po prostu fantastyczny. Jak mu się te drzwi otwierają do góry. Tam pokrywa z tyłu, w ogóle te światła z tyłu, takie wielkie, duże, okrągłe światła z ukośnym tylnym zderzakiem, można to tak nazwać, czy spoiler to jest bardziej. No po prostu cud sam w sobie. No, muszę się podrapać. Dobra. Jest piękny i osiągi ponoć Most Wanted ma śliczne. Z kolei SLR to jest, jak to wy mówicie, dowożenia prezesów, tak? Znaczy Mercedes dowożenia prezesów. Nie wiem, SLR jest też fantastycznym samochodem. To jest cudo samo w sobie. No kurde, jechać taki w ogóle...
stać koło tego samochodu, to jest szpan sam w sobie, no. To jest egzotyk. Właściwie z którego on jest roku? Nawet nie wiem, z którego on jest roku. Ale jak na swój wiek, no na pewno tam gdzieś z 5 lat to ma ten model, tak? No jest kozacki, po prostu inżynierowie czy projektanci tego nadwozia to istni geniusze moim zdaniem. A Ford GT to jest z kolei przejaw, znaczy takie nawiązanie do klasyki w nowej odsłonie, która bardzo mi się podoba. Jest taka smaczna, prawda? Bo niektóre takie nowoczesne... Ej, Carrera przetrwała, wow. Nowoczesne odsłony tych starszych modeli nie są takie fajne. Ale niektóre, wow. Na przykład bardzo nie podoba mi się Lamborghini Veneno. To już jest taki Batmobil, prawda? Chociaż może to jest kwestia gustu, może my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego wyglądu. Może. Niektórym się bardzo na przykład podoba ten samochód, więc to jest też kwestia gustu. Wątpię, żeby jakakolwiek osoba, która ogląda mnie i w ogóle ja też pewnie nigdy nie będziemy mogli sobie pozwolić na jazdę takim samochodem. Ale kto wie. Nie wiadomo, co z was wyrośnie. O man, w międzyczasie wyprzedziła mnie Carrera GT, to paskudna sprawa. I to... O man, przegram. A! Jedźmy stąd! Dziadu, wygram! A! Nie mam nitra! Nie mam... Będzie fatalnie mi dzisiaj. You are knocked out. God damn it. Nie, to było trudne, naprawdę. Carrera na koniec... Ja spieprzyłem po tym wyskoku. Było fatalnie. Dobra, już nie będę tego samego jeździł. Tutaj jest coś fajnego. Mam nadzieję, że tym razem będą łatwiejsi przeciwnicy. Carrera GT i ta sama jeszcze. I znowu E46. No i jeszcze Golfina, ale z Golfiną to sobie poradzę. Ej, powinienem w ogóle dostać kasę za tamten wyścig. No tyle człowiek jechał, a za drugie... What the fuck, co oni robią? Za drugie miejsce też powinna być kasa. Bez przesady. Tutaj się fajnie jedzie. To jest Rosewood, chciałem powiedzieć Rockport. Dla mnie cały Most Wanted to kiedyś było Rockport. Teraz przynajmniej niektóre dzielnice odróżniam. O, jest skrót, fajnie, lecimy. Tutaj czasami nie widać tych strzałek z daleka, więc... Można się rozwalić. Jest, pięknie. Ależ to zrobiłem bez speedbreakera. Taki zakręt ładny. I tu będziemy mieli jedyna chyba trudność na tej trasie to jest rondo, do którego się zbliżam. I je ciężko przejechać. To jest fragment trasy Union and Hollis z Need for Speed World. Kojarzycie, na pewno. I tutaj się w prawo skręca na Union. A my jedziemy prosto, to są okrążenia, eliminacje i jest dosyć spory ruch uliczny i widzę, że tamci się z tyłu gdzieś rozwalają, ale ktoś mnie dogania i stawiam dychę, że jest to Carrera GT. Stawiam tylko dychę, bo niestety musiałem ostatnio prawie całe oszczędności włożyć w komputer. Prawie całe, no. Można powiedzieć, że większą część. Ciupiemy. Zobaczymy, ile polecę teraz. Wow, tutaj się dopiero prędkości osiąga. Mogłem ten nitro wykorzystać zaraz przed skrótem, żeby osiągnąć max prędkość, ale jadę... 321 widziałem na liczniku, miałem. To jest prędkość zawrotna. Jak ja jadę w swoim Maserati 140 na godzinę, to ja wiem, że już niewiele ode mnie zależy. Ten samochód... On po prostu leci, ja już czuję, że on się nie trzyma drogi. On po prostu leci przy tej prędkości. Jedyne co mogę zrobić, to puścić gaz. Bo czasami nawet hamulce dobrze nie działają. Żartuję, mój samochód jest sprawny. I drugie okrążenie kończymy. Tam ci gdzieś z tyłu. Teraz poszło mi, znaczy idzie mi dobrze. Nie wiem, zaraz może Carrera coś wymyśli i przez mapę przeleci i mnie wyprzedzi na ostatnim odcinku trasy. Jestem ciekawy, czy to na pewno Carrera
Carrera jedzie za mną, ale no mówiłem, dychę stawiam, że to jest właśnie Carrera. Ale głowy sobie urwać nie dam, no bo może E46 wybiło się tak do przodu. Spadaj trafik, jest. Mamy skrót. Wow, ten skrót, co nie? Ogólnie, what the hell, znowu mi się jakiś trafik wpakował pod koła. Ogólnie tak, jak wam mówiłem, skończyło mi się paliwo na środku drogi, można powiedzieć, i musiałem 2 km iść do stacji benzynowej. I co było ciekawe, wszyscy zaczęli do mnie wtedy dzwonić. Normalnie pół roku nikt do mnie nie dzwoni na telefon, a tu nagle jakaś pani z Katowic dzwoni i chce mi sprzedać monety z Janem Pawłem II. I mi tam mówi, że takie i takie monety. No spoko w sumie, niech sobie pogada, szybciej mi czas leci na te chodzenie. I tak gadałem z nią, pytałem się, co tam u niej w ogóle niezwiązane sprawy z tym, z tymi monetami. Ale powiem wam, że szybciej mi czas zleciał, no i to było fajne. Okej, wykonaliśmy sobie jeszcze jedno wyścig muszę jakiś zrobić. No dobra, to teraz pojedziemy sobie bramki. Bramki, tu rondo, myk. Myślę, że będą skróty na tych wyskokach. Dobra, polecimy. Może będzie ciekawie. Wow. Uwielbiam te początki, tak nie wiesz, co się zaraz stanie. No i kurde, co ja robię? Znowu w perfekta nie trafiłem. Te góry zostały w Wordzie ulepszone. Tutaj widać, że to jest jakaś taka dwuwymiarowa teksturka, na którą pada w nierealistyczny sposób słońce. Zobaczcie sobie. I to wygląda dziwnie. Okej, kończymy bramki. I mam nadzieję, że to już jest ostatni wyścig, jaki musieliśmy sobie tu ukończyć. Tak, wyścigi mamy ukończone. Zostały nam kamienie milowe, tak zwane. I zajebiście, bo mam tylko jedno ukończone. Nie, moment. Chwileczkę. Aha, nic nie mam ukończone, bo nie zrobiłem tego pościgu, w sensie zostałem złapany. O man, będzie ciężko, dobra. Robimy najpierw radary, bo to jest najszybsze. Tak, tu mamy jeden radar i na pewno kajmanem uda mi się osiągnąć zamierzoną prędkość, bo to jest szybki wóz. Zobaczymy, czy bez nitra. Wow, too slow! Oh, wow! Dobra, to spróbujemy z nitrem. Myk, myk. Lecimy z nitrem. Właściwie bez nitra też mógłbym tu taką prędkość osiągnąć, tylko musiałbym wziąć większy rozpęd. Jaka tam prędkość musi być? No nawet nie spojrzałem. Zaraz następny radar sobie spojrzę. I będę wiedział. Pięknie. 250 kilosów na godzinę. A ile trzeba było? O, sprawdzimy. Kurde. O, no, czemu to? Ale ten krzyżyk na padzie mnie wkurza. Naciskasz jedno, a wyskok wychodzi drugie. 238, a tu? Tu też? A tu 214. No, dobra. 238. No to teraz będzie łatwo, bo wiem ile... O, jeszcze z górki się zaczyna. Mój Maserati nawet by tyle tu pojechał. Żartuję. Mój Maserati na takiej prędkości by nie osiągnął, nawet jakby spadał z przepaści. Okej, jest. Gdzie ta ikonka była? Myk, myk, pięknie. Myk, myk. I teraz bierzemy sobie ostatni radar. Tutaj. Oj, tu może być kiepsko. I tu muszę mieć 214. 214. Oj, oj, oj. Jest. Dobra, pięknie. No, 223. Dobra, the blacklist jest już coś tam. Robimy sobie kamienie milowe, bo trzeba. Pościg Kolczatki. A jaki mam poziom poszukiwań? Trzeci poziom poszukiwań mam, to zajebiście. W takim razie pójdzie dużo lepiej. Ej, właśnie coś usłyszałem. Nie wiem, czy to słyszycie, ale kajman po tym tuningu. Ogólnie nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, bo teraz on wydaje z siebie bardzo fajny dźwięk, znaczy słychać turbo lepiej, o, takie szsz, jak w tych, prawie jak w ciężarówkach, w ogóle w nowych filmach wszystkich amerykańskich, każda ciężarówka, która jeździ, nie wiem, czy to zauważyliście, ale każda ciężarówka nie ma dźwięku takiego typowego diesla,
tylko jakby sama sprężarka tam chodziła, prawda? W tym silniku. To jest takie śmieszne. Oglądnijcie sobie chociażby, nie wiem, Szybkich i Wściekłych. Albo jakichś innych Ironmanów i zobaczycie, że każda ciężarówka ma taki gwizd, świzak. No, z kitu. I właśnie taki delikatny pisk, świst gdzieś wydaje z siebie ten kajman teraz. W sumie byłoby to dziwne, bo wstać. O, jest czwarty poziom poszukiwań. Byłoby to Jest śmigłowiec! No tak, kończąc myśl. Byłoby to dziwne, bo wsadziłem tutaj tylko nową skrzynię. Ale może wcześniej nie zwróciłem uwagi na... Na to. O w dupę. Cofaj, Lucek! Wow, cofaj! Wow! Dobra, to nie było miłe. Jest kolczatka. Myk, proszę bardzo. Jedziemy na pączka, co wy na to? Myślę, że są chętni. Tutaj Sylwester, nie, to już James Bond był, ale z nim sobie poradziłem szybciej. I mamy drugą kolczatkę. Fantastycznie. I dwa kamienie milowe zaliczone. Jedziemy na pączka, moi drodzy. O. 110, nieźle. Jest! Przyjadę! O, pięknie! Rozwalą się? Nie. Jest, załatwieni. Nie wiem, czy ich gubić, czy nie. Może ukończymy ten kamień milowy na czas i jeszcze zrobimy sobie dotknięcie policjantów. Musimy zramować jeszcze kilka radiowozów i będę miał dwa kamienie milowe dodatkowe zaliczone. To jest ważne, bo za to się dostaje dużo punktów. Punkty są ważne. Punkty te pościgowe. Właśnie nie wiem, czy to jest bounty. To chyba to. To są notowania? Czy to jest... Jest blokada drogowa. Okej, świetnie. I tu muszę zaliczyć jeszcze trzy radiowozy, puknąć, więc na blokadę drogową. I myk. Pięknie. I. O kurde, zobaczcie, jak się, kurczę, na tym rozpędzie mota ten samochód, prawda? Bach! Ależ poleciał. Jeszcze 10 sekund i jeszcze jeden radiowóz. Fantastycznie. I możemy w zasadzie gubić ten pościg. Wsparcie mają za 2 minuty. What the hell? Nie ruszaj się. Dziękuję. Zaliczone i zaliczone. Pięknie. Możemy kończyć tą imprezę powoli. Mam nadzieję, że starczy mi notowań i wszystkiego, żebym mógł wyzwać panią z Kalifornii. Muszę znaleźć ten punkt, gdzie się chowamy. Dobra. Zniknęła blokada drogowa, więc jadę tutaj. Okej. Zaparkowałem. Tak parkuję moim Maserati. Teraz już wiecie. Pięknie. Oh, it's ready to race. Fantastycznie. Chcę się umówić na randkę. Idziemy na randkę, mała. Co ty jeździ? Już wiem, dlaczego nie miała dragów. Teraz będziemy jechać drag na pojedynku. Może być ciężko. Dragi są ciężkie w tej grze, naprawdę. Zobaczmy sobie ten wstępniak. Groźnie. Tam się jeszcze nigdy nie chowałem. Muszę się tam schować kiedyś. O, już? O. Myślałem, że coś powie, czy coś, jak w karbonie. Ale tu tak nie mówią. Chodź, James. Kalifornia mnie wyprzedziła. Wow. Oh yeah! Wow. Oh, what the hell? Oj, chyba będę musiał powtórzyć ten wyścig. Będzie ciężko ją dogonić teraz. No, ale zobaczymy, ile... 5% dopiero ukończyliśmy, więc to jest jakiś... Jak? Widzicie, jak przyhamowała? Jakie fory mi daje? To jest Kalifornia. Dobra, tu skręcamy w lewo. Nie, jedziemy prosto. Aha, czyli jedziemy do Rockport.
chyba rodzinne miasto. Nie, ona jest z Kalifornii, ona jest tu przejazdem. Tak sobie wbiła na któryś tam punkt na czarnej liście i sobie tu jest, na chwilę. Zajęło jej to 5 lat. No dobra. Czekam na jakiś jej błąd. I błędem w ogóle było to, że kupiła Mustanga GT. Jak mówiliście, jest to słaby samochód, wierzę wam na słowo. Więc ma przerąbane i to był jej błąd i nie muszę wcale na niego czekać. 30% wyścigu i powoli ją doganiam. Chociaż daje mi fory, kurczę, czemu ona tak zwolniła w tym miejscu? No dobra, trudno. Może się rozbiła. Powiedzmy, że się rozbiła, chociaż gra chce, żebyśmy też mieli jakieś szanse. No ale dobra. Nie, to nie wyszło. Mogłem jednak przyhamować tak jak ona i wziąć takim fajnym łukiem ten zakręt. Dużo się traci właśnie tak speed breakerując, ale zabawa, liczy się zabawa. Trudno, jeśli będę musiał powtarzać wyścig, no to mówi się trudno. Czasami trzeba po prostu. Jedziemy skrótem. I stacja. I już jesteś moja, Kalifornia. Zostało, o, połowa trasy, już jestem przed nią, ale to tak naprawdę nie koniec pojedynku. Bo wiecie, że oni mają ukrytą umiejętność, w sensie bossowie, ukrytą umiejętność doganiania. A to się może zemścić na mnie, o, zobaczcie teraz. O, dobra, zatrzymała się, nie wiem czemu. Coś kombinuje. Zaraz włączy speedhacka na bank. Nie zniknie mi z minimapki na pewno. Bo tak są zaprogramowani. Jak w ogóle są na skraju minimapki, to w większości przypadków ich nie widzi, nie możemy na nich spojrzeć, tak? Więc wtedy komputer, czy gra ogólnie zaczyna... Uuu, fuck! Zaczyna udawać. Kurde, co ja zrobię? Znaczy udawać, oszukiwać. Wow, jak to pięknie wygląda. Co wy mówicie? Ta gra wygląda pięknie, no. Nawet po tylu latach. Ile to już? 9 lat. 2005. Wow. Prawda? Czyli albo inny wniosek, po prostu niewiele się w grach zmieniło. Skoro dalej podoba mi się taka grafika. A może to po prostu wspomnienia tak działają. I sentyment do tej gry. Dobra, mamy jeszcze drag. Pięknie. No chodź maleńka, pokaż. Znam ten drag. Pięknie, lecimy. Oh, what the hell? Oh, wow, skopałem. Dobra, może jeszcze gdzieś rozbiję. Jest taka szansa, znaczy możliwość. To jest długi drag. Tutaj wszystko może się zdarzyć. Znaczy tak, myślę, że to długi drag. Patrzcie na to! Wow, to ja lucek! Ale dałem jej popalić. Pięknie. I co, zdobywamy tego Mustanga, czy nie? Yeah, Kalifornia. Do widzenia. Fajna była ta kawa u ciebie, ale... No niestety musimy się pożegnać. To była moja taka... przygoda. Dobra. Ej, what the hell, czemu nie mogę ruszać? O, już mogę. Najpierw oczywiście osiągi, skrzyniek, później, a tym razem to, nie chcę samochodu, dobra, dupa, mogłem wziąć samochód. Co mamy teraz? Case, kazek, ha, to jest kazek, jedziemy kazek. Jedziesz Mercedesem CLK? CLK 500 chyba. O, przepraszam, przewinąłem. Kurde. Tak odruchowo. Ronnie! Siemanko, Ronnie. Co ty chciałeś? Jest jeszcze ten SMS? Ciekawe, co on chciał. On nam popsuł samochód, znaczy kazał mu Razor, ale... On to zrobił. Hey, that guy. Yeah, it's Ronnie here. You think beating him was... Him? Was easy? Yeah. We'll see you how easy it when you run against me.
Shitface. Okej. Okay. Ile wyścig... Drag ma. Ma drag. Mamy sprinty, nie mamy ani jednego speed trapu. Niefajnie, niefajnie. Bramki są, są eliminacje, sprinty. Może nie będzie tak źle. Mamy Road 5-5 albo Graypoint, jak to woli. I mamy... Zapomniałem, jak się nazywa ten wyścig. Nieważne. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, 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 pa.